uroczystości oddania do użytku pierwszego etapu inwestycji, która była tak bardzo oczekiwana przede wszystkim przez mieszkańców tego rejonu Krakowa. Poproszę o zabranie głosu prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Szanowni Państwo, oddajemy dzisiaj pierwszą część trasy tramwajowej do kampusu Uniwersytetu, komunikującej centrum miasta z osiedlami, z Ruczajem. Jest to nie tylko trasa tramwajowa o długości w dniu dzisiejszym 1700 ponad metrów. Do końca przyszłego roku będzie to około 3,5 km, ale także czterojezdniowa, czteropasmowa droga z ekranami akustycznymi, wyciszona, dostosowana do najnowszych norm, ale także będzie to około 15 przystanków tramwajowych w sumie i parking typu park and ride na końcu. Pierwszy z tego typu parkingów, które planujemy. Proszę Państwa, sądzę, że ta inwestycja, która w sumie jest warta około 150 milionów złotych, z tego około 30% ze środków unijnych na to jest przeznaczonych, jest kolejną inwestycją tramwajową, która jest uruchamiana, nie ostatnią jeszcze, ale inwestycją, która jak i poprzednie komunikuje cały nowy kawałek miasta z centrum. Mieszkańcy będą mieli znacznie ułatwiony dostęp do komunikacji. Nie tylko mieszkańcy, ale także i studenci, albowiem będzie to łączyło z kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego też, jeżeli Państwo pozwolicie, to poproszę pana rektora Bilińskiego o zabranie głosu. Panie prezydencie, szanowni państwo, pan prezydent powiedział, że to jest 1750 metrów tej nowo oddawanej linii, ale to jest 1750 metrów niesłychanie istotnych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla studentów, ale również dla pracowników. Linie tramwajowe, które tutaj będą docierać, doskonale skomunikują nas, kampus, z centrum, czyli z pierwszym kampusem z okolicami Kolegium Novum, a również z tymi instytutami, które na drugim kampusie są zlokalizowane w okolicy, powiedzmy, ulicy Krupniczej. To naprawdę umożliwi i ułatwi komunikację naszym studentom, szybszy dojazd. Z tego się bardzo cieszymy i wyrażamy głęboką wdzięczność władzom miasta za to, że ta inwestycja nie tylko została ukończona w terminie, ale chyba jeszcze przed terminem. Wielkie dzięki, panie prezydencie. Dziękuję. Proszę państwa, jeżeli państwo pozwolicie, jeszcze dwa słowa podziękowania. Chciałem podziękować bardzo wszystkim tym, dzięki którym ten tramwaj powstał. Ten powstał tramwaj przed czasem, a więc przede wszystkim konsorcjum, na czele którego stoi ZUE. Panie dyrektorze, to jest wasza zasługa i bardzo pięknie dziękuję. Również dziękuję Zikitowi. Dziękuję. Bardzo dziękuję i ja teraz zaproszę Państwa na przejazd po nowej trasie. W międzyczasie, podczas tej podróży